Jest czwartek, piąty dzień lutego, to są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Sławisz. Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu mowa będzie m.in. o tragedii na Ridgewood, o tym, że na Manhattanie grasuje nożownik oraz o tym, że należy bardzo uważać, wybierając pieniądze z bankomatu. Kamil Górski miał 36 lat. We wtorek wieczorem uległ tragicznemu wypadkowi na skrzyżowaniu Metropolitan Avenue oraz 62nd Street na Ridgewood. Przechodząc przez ulicę, został potrącony przez białego Forda, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Potem potrącił go inny samochód jadący z przeciwnej strony. Mężczyzna odniósł bardzo poważne obrażenia głowy i w stanie krytycznym został zabrany do pobliskiego Elmhurst Hospital, gdzie stwierdzono jego zgon. Kamil Górski od 2 lat mieszkał na Ridgewood ze swoim ojcem. Wcześniej służył w marynarce wojennej oraz studiował w Kalifornii. Udzielał się w środowisku polonijnym, a jego pasją była fotografia. Planował też wystawę swoich zdjęć zrobionych podczas służby wojskowej oraz na złomowisku okrętów z czasów II wojny światowej na Staten Island. Ostatnie pożegnanie Kamila Górskiego odbędzie się jutro, w piątek, 6 lutego, w godzinach od 3 do 9 wieczorem w George Worst Funeral Home na Glendale. Rodzinie tragicznie zmarłego Kamila składamy wyrazy głębokiego współczucia. Również jutro, 6 lutego, na cmentarzu Arlington pochowany zostanie emerytowany generał Sił Powietrznych USA Walter Jajko, który po długiej chorobie zmarł w październiku ubiegłego roku. Generał Jajko urodził się w rodzinie imigrantów z Polski w Siłach Powietrznych USA, gdzie pracował przez 29 lat, awansował do stopnia generała i stanowiska dowódcy operacji specjalnych. Po odejściu z czynnej służby pracował w Biurze Sekretarza Obrony, gdzie pełnił wiele funkcji, m.in. nadzorował pracę agencji wywiadowczych. Później wykładał w prestiżowym Instytucie Polityki Światowej. Ameryka straciła jednego z największych swoich synów. Generał Jajko był narodowym skarbem, który z pokorą służył swemu krajowi, powiedział założyciel Instytutu John Lęczowski. A teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Tu policja poszukuje nożownika, który grasuje po Manhattanie. W środę zaatakował 4 osoby, w tym 3 poważnie ranił nożem do cięcia kartonów. Napadł m.in. na pasażera metra linii 4, z którym wdał się w sprzeczkę, potem grasował przy przystanku na Union Square. Tam 2 mężczyznom, od których żądał pieniędzy, pociął twarz. Napastnik jest w wieku około 25 lat, mierzy około 5 stóp i 8 cali wysokości. W środę miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarną kamizelkę oraz czerwone obuwie sportowe. Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego proszone są o kontakt z policją. Nowojorska policja ostrzega również przed złodziejami, hakerami, którzy w bankomatach montują urządzenia czytające kody PIN z kart bankomatowych. Jak przyznają policjanci, tego typu kradzieże zdarzają się w Nowym Jorku coraz częściej. Ostatnio ponad 100 klientów Flushing Bank, mającego swoje oddziały na Flushing i Bayside, odkryło, że padło ofiarami tego rodzaju złodziei. By uchronić swoje konta przed kradzieżą, najlepiej jest wybierać pieniądze bezpośrednio w banku lub dokładnie zakryć klawiaturę bankomatu podczas wstukiwania kodu dostępu do karty, radzą policjanci. Do gigantycznej kradzieży danych doszło też w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w USA, Anthem Inc. Hakerzy włamali się do bazy danych tej spółki i uzyskali dostęp do danych milionów klientów i pracowników. W posiadaniu cyberprzestępców znalazły się nie tylko imiona i nazwiska, ale również adresy, daty urodzenia oraz numery Social Security. Uważa się, że to był jeden z największych ataków hakerskich w Stanach Zjednoczonych. A tymczasem w środowisku polonijnym trwa sezon bali walentynkowo-karnawałowych. W sobotę, 7 lutego, na zabawę walentynkową zaprasza Fundacja Uśmiech Dziecka. Bal, z którego dochód przeznaczony będzie na leczenie 18-miesięcznego Jasia Karwowskiego, odbędzie się w Damikeli Liago na Elmhurst. Na walentynki z jazzmenem Krzysztofem Medyną również w sobotę zaprasza Fundacja Kulturalna w Clark, a na zabawę karnawałową w Polsko-Amerykańskim Centrum Kulturalnym w Passaic zaprasza Amerykańska Rada Friedmana. Natomiast już jutro rano, czyli w piątek, karnawał żegnać będą członkowie działającego na Greenpointzie klubu seniora Amber Health. To nie koniec weekendowych wydarzeń polonijnych. W niedzielę 8 lutego o godzinie 10:30 rano w kościele świętego Antoniego w Jersey City odprawiona zostanie msza święta w intencji Sybiraków. Również w niedzielę w Polsko-Amerykańskim Centrum Kulturalnym w Passaic o godzinie 3 po południu z koncertem wystąpi zespół pieśni i tańca Polanie. A o 6 wieczorem w Polskim Domu Krakowia Manor w Wellington z Polonią spotka się dr Marek Ciesielczyk, autor książki Polonijni agenci służby bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje na temat tych i innych wydarzeń polonijnych znajdą Państwo na łamach Nowego Dziennika oraz na naszej stronie internetowej www.dziennik.com. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do lektury piątkowego wydania Nowego Dziennika, w którym piszemy m.in. o tym, że lekarze Pentagonu podejrzewają Władimira Putina o autyzm. Piszemy również o zaostrzeniu konfliktu na Ukrainie oraz wysiłkach dyplomatycznych Zachodu zmierzających do złagodzenia sytuacji, jak również o tym, że na przejściach kolejowych w Stanach Zjednoczonych co 3 godziny dochodzi do groźnych wypadków. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro jak zwykle o 11 wieczorem. Natomiast już za chwilę wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Republika. Zapraszam.